Witamy kolejnego dnia. Dzisiaj nie będzie nic ciekawego. Prawdopodobnie schodami idzie. No dobrze. Idziemy na śniadanko, jest 9.20 dochodzi. Ale jutro... Jutro... Nie wiem, czy hitchmelera nie zrobimy. Dobra, ja sobie wziąłem jakąś taką jajecznicę po turecku, czyli ma dużo jakichś warzyw. Parówkę keczupową, tak było napisane, wygląda nie za fajnie. Ja też nie wygląda za fajnie, ale jest bardzo dobra, mi zajebiście smakuje. Dwa jajeczka, fasolki, omlecik z warzywami, pieczarki jakieś tam. U mnie dzień jak co dzień. No, tak. Ale to jest bardzo dobre połączenie. Z solą i pieprzem. Na deser owsianka i banan. Kupiłem sobie okulary za stówę. Nieco ponad stówę w sumie. Nie wiem, czy przepłaciłem, czy nie. Trudno. Gabryś postanowił, że sobie złoży kebaba chyba. Taka sytuacja. Mięsko. Ale chyba tylko drobiowe mają, tylko że w różnych marynatach. Tu jest takie i tutaj jeszcze jest inne drobiowe. Tam jest co, jak się kręci. Wyglądasz jak Jolero. Jolero Baleron. Sorry, myślałem, co tak zarymowałeś, przepraszam. Gabryś dzisiaj jest w gazie. I to nie mówię o strefie gazy, tylko mówię o tym, że jest w gazie, ponieważ dzisiaj ma ochotę dużo jeść. A ja jakoś cały czas znowu jestem pełny, tak jak pierwszego dnia. Ale zobaczmy, co sobie zje Gabryś. Nie, no też sobie coś wezmę. Dobra, też sobie coś wziąłem, nie? Wiadomo. Ogólnie to jest turecki antrykot. To. Ja ogólnie, co do mięs tutaj w Turcji, to wszystko jest zwykle bardzo suche. Gabryś mówi, że to jest bardzo dobre. Zaraz sobie zobaczymy. Ty, faktycznie. Dobre. No. To jest grillowany antrykot ogólnie. Czyli wołowina, nie? Stek z wołowiny. Ale... Naprawdę jest dobre. Zaskakujące jak na Turcję. I ten kurczak w serze, ale też raczej spodziewałem się, że będzie suchy, nie? Zobaczmy. No. Ach, suchutelki. To jest akurat suche jak wiór. Ja chyba próbuję anchu a. Czy to ma ości? Nie wiem. Ja muszę anchuba z tym się. Wiesz co, nie powiem ci jak to spakuje. Dlaczego? Wolę, żebyś sam spróbował. Bo smakuje to praktycznie identycznie jak coś, co znamy w obydwoje. Boże, śledzie w wodzie. No, spróbuj. Śledzie w wodzie. Co? Galaretka. Jaka galaretka? Śledzie właśnie, śledź właśnie. Ryba w galarecie. Kocham rybę w galarecie. Jeszcze z groszkiem i marchewką. Jestem zaatakowany. Nie, to tylko woda była. To była papryczka. No, nie wiesz, jak mi piecze. Piecze cię? Najwyższych łzów. Tu są ogólnie ostre papryczki na tym talerzu. One są faktycznie ostre. Próbowałem całą jedną i nawet mnie piecze tak język, więc to są ostre. Pomimo wiatru chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że w tej Turcji to jednak napiwki muszą być, no bo po daniu dwóch napiwków dostajemy lepsze szklanki, większe i znacznie więcej alkoholu w tym jest i dbałości o to, żeby to było fajne z cytrynką i tak dalej. Znaleźliśmy się w ciągu niefortunnej godziny, w której nie ma dostępu do jedzenia. Tam już sprzątają. A na górze dopiero przygotowują kolację. Tam gdzieś tam niby są jakieś lody, jakieś gówno, ale no, nic konkretnego. A Gabryś sobie śpi. Cały czas. Był kocur, a ja idę za Gabrysiem, który mnie ciągnie gdzieś. I jest oburzony, że nie ma co jeść o tej porze. No nie ma, trzeba poczekać do 19, no. Ej, my wracamy wieczorem do pokoju i jest on nieposprzątany. Niedopuszczalny. Nie. Na statku by już dwa razy posprzątali, nie? Kurczę mać. Dobra, ja się trochę zrymnąłem, ale dosłownie trochę. Zobaczymy, co dzisiaj na kolację szykują nam tutaj państwo. O kurcze, pierdzielęli tym razem nam owoce morza. No, widzę właśnie. Dobra, trochę wezmę kreweteczek, nie? No co by to nie było. W ogóle zobaczcie, jaki kurwa tuńczyk wielki z papryką w dziobie, masakra.
No więc tak, tym razem dzisiaj trafiliśmy na tak. To jest grillowany płat suńczyka. To jest w ogóle jagnięcina. Tego nie było w ogóle, to było wybrane. Ale widziałem, że to dokładają na nowo, więc mówię, dobra, wezmę, bo widzę, że tego jest mało. Tu są ostrygi. Czymule po prostu. No może. Tutaj masz te kreweteczki. No. Dobre. No. I tu widziałem trochę spaghetti bolognese. Tam jest taka sytuacja, że ten pan w koszuli czerwonej w kratę, on tam załatwia z obsługą, żeby się komuś oświadczyć. A my stąd spierdzielamy, bo my nie lubimy takiego ekshibicjonizmu, kurczę, powiem, emocjonalno. Wiesz, o co chodzi. Jesteśmy na plaży, kurwa mać. Serio? Tu jest zakaz skoków na główkę? Przecież tu jest na tyle głęboko, że ludzie tu skaczą na główkę już w tym miejscu, nie? Tu w tą stronę jest już głęboko. To jest na poziomie tej platformy, a jak ja tam na tej platformie pływam, to widzę pod całą głębię. Mi się tu zajebiście siedzi, nie? Z drinkiem. Moje buty dotykają praktycznie wody. O, dotykają wody nawet. Tutaj o godzinie 21:15 powinno być bingo! Bingo! Idziemy zobaczyć, co tam jest. To się nazywa disco. I w tym chodzi o to, że są ludzie, małe dzieci w sumie, są malutkie dzieci, nie? I jeden karzełek, który z nimi tańczy. O ja. Ja nie mogę na to patrzeć. Yubi! No i co? Number 41. Thomas, is here. What's your name? Fear. So? Fear. Fear. Where are you from? Never. And gentlemen, it's the bingo! Dzisiaj nam nie sprzątnęli pokoju. Będę musiał włączyć TVP Polonie. No bo stała się bardzo teraz lewacka. No co? Ej. Spoko, była przez kilka lat ponad prawacka, jest teraz lewacka. No nie i jest lewacka, tylko jest poprawna. Okej. Okej.